Pan, cały chudy, no. Dawaj chudy, nie patrz na dół, idź do góry. Ja już nie wytrzymam. Chłopcy, tak? Nie. Idziemy gdzie? Nie. No w góry, a jutro będziemy gdzie? Nad morzem. Nad morzem, hop, sa, sa, jak nie jutro, to pojutrze, ale na pewno będziemy, nie? Tak. Teraz mnie bardzo ważnie słuchajcie. Jesteśmy nad Wielką Krocią. Tu jest bardzo dużo ludzi i macie się mnie trzymać. Jak się stracicie, to już się nie odnajdziecie, rozumiecie? Tu jeszcze sobie kask, który wam pasuje. Jeden mały. Esa, masz. Trzymaj, tego ubier. Dobra, ten masz dobry. Tylko ubier go tak trzeba, bo ubierasz go na odwrót i zapinaj. Teraz jeszcze naszkę, czekaj, jeszcze pomożemy naszce. Naszka, chowaj. Też ci pomożemy. Idziecie tam, idziecie już. Teraz już możecie tam iść, no. Hej, stop! Drużyna, jak się macie zachowywać? Dobrze. Trzymajcie się dobrej zabawy. Naszka gotowa? Jechałeś już kiedyś takim czymś? Pierwszy raz? Myślisz, że będzie walnie? Dobra. Ja też tak myślę. Cześć, chudy. Wielka Krocia. Ja jestem za teamem Iggy. Piękna Krocia. Pójdziemy na nią, a tutaj są te dwie małe. A nawet trzy. A właśnie. A przed nami widzę rozpędzona Lena. Lena, jedziesz tam, dajesz, hop, sa, sa! A tu pojawia się następne, hop, sa, sa, co to tu nadjeżdża? Jedzie! Nasza jedzie! Hop, sa, sa! A przed nami, proszę państwa, pojawi się mały chudy, którego mylą z dziewczynką. Dawaj, chudy, dawaj! Super zabawa, nie ukrywam, mnie się podoba. A ja dobiorę jeszcze dalej. Idę sobie do gościa i mówię, to ja też się na tym pylnę może, co mogę? A gość patrzy i mówi, a ważysz poniżej 75 kilo? Ja mu go dam jeszcze nie. Jak się jedzie? Tato tu lata, hop, sa, sa, jak się jeździ? Każdy wygadany. Chudy nadciąga, nadciąga chudy, ten to tu lata. Jak chudy? Spoko? No, jeden odpowiedział. Jak było? Fajnie, fajnie. Nie widzę tego, jeszcze raz, jak było? Fajnie. Polecacie czy nie? Tak. Super, cześć. Temu wyjechali z chałupy, o 5 rano mieliśmy nad morze, jesteśmy w górach. No. Ale jutro jedziemy do Sopotu. No tak. Fajnie, zmiennie macie. No, coś się dzieje. Tak to, co by było, żyć nie było nudno, nie? Tak jest. Teraz zapinasz moją gwiazdeczkę. To ja ma Elenka. Lena, dasz radę tam, na samą górę? Uwaga, głowa, uśmiech. Ja się dzieje wspinać, co? Jaki jak ten kask? Tato na gigancie, jak mówisz? Jaki mam kask? Zielony, ładny, elegancki. Teraz chudy. Artek. Czapkę zdejmujemy. Była do gry? Artek. Dobra, naszka gotowa? Dobra. Czekaj, Artek. Macie się gdzie wspinać. O kurczaki, no. Tak. Nasza, czekaj, uważaj naszka, czekaj, niech się ubiera. Ja też wybrałam. Super. Dobra. Dasz radę chudy? Tak? No to tak. Niesamowite emocje. Ładować się na wierzch. Dawaj dzieciaki. Ojciec na gigancie, dzieciaki też. Idziesz tam chudy, idziesz tam. Kolanami się wspinasz? Ale jak ja mam wejść teraz? A nie wiem, próbuj, 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 próbuj. Naszka widzę już jest na wierzchu. Lena. Dawaj Lena, dawaj, dawaj. No próbuj tam, wspinaj się tymi nogami, rękami, no dawaj, z tej siły. Próbuj, z tej siły. No to spróbuj tak, dać tutaj nogę. Dawaj ją tutaj. Jedną nogę daj, ściągnij mu te klapki. Dawaj, dobra. I do góry. Chwytaj się tu i do góry. I do góry, i do góry, mocno, mocno, mocno. Nogą się trzymaj i do góry. Pomogę ci, czekaj. Idziesz. Idziesz, nie odpuszczaj.
Pokaż, że się jest. Hop, sasa, dawaj tam do góry. Mario by już dawno był na wierchu. Dawaj tam, dawaj, chudy, dawaj. Pięknie idziesz. I to jest to właśnie, widzisz? Idziesz tam, chudy. Idziesz tam. Lena, czekaj, chudy już jest w połowie. Dawaj tam, chudy, dawaj tam. Chudy, chudy, dawaj tam. Dawaj, chudy, dawaj do góry, dawaj tam, dawaj, dawaj, chudy, chudy. A co teraz zrobić, chudy, no? Dawaj. Noga wyżej, noga wyżej, jedną nogę wyżej daj. Dawaj, nogę wysoko, na monetę. Dawaj ją, dawaj tam, dawaj, dawaj, chudy, dawaj, chudy. Dawaj teraz tymi mostami. Czekaj, czekaj, bo on coś się opomieni, no. Dawaj tam, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, chudy. Udało ci się? Dobrze, ale i tak jest dobrze. Masz jeszcze siłę w rękach? Idziesz! Pięknieś to chycił! Aleś to urwał, no! Aleś to urwał! Dawaj tam, chudy, dawaj! Ładuj się tam, chudy! Nie odpuszczaj, nie odpuszczaj! Tak jest, tak jest! Jeszcze wyżej, dawaj! Idziesz, chudy, aż dotkniesz samej góry! Jeszcze! A gdzie jest? On jest już prawie na samej górze. Chwytaj się tam u góry, chwytaj się. Nie patrz na dół, patrz do góry. No tak nie wytrzymasz, no to co teraz? Tak mamo ci brakuje, idź, nie poddawaj się. Idź. Idziesz. Idziesz, na samej górze to samo zjedzie. Nie patrz na dół, patrz do góry. Idziesz, chudy, ale ty masz charakter, ci powiem normalnie, Janosika, no. Udało się? Jeszcze kawałeczek mu zostało, zobacz, jak Adolfo nie da rady. Zobacz, jaki jest silny. Chudy, tyś jest partyzant. jest wesoło, mam pewnie. I z dzieciakami tak się czego bawi. Strasznie. Wystraszyłeś się? A nie bałeś się w ogóle, jak szłeś na górę? Tylko jak żeś popatrzał na dół, to żeś się wystraszył, nie? Tak? Artek sobie wybrał fajnie. Czekam tu ładę. Dobra, idziesz. Idziesz, Lena, idziesz. Ej, daleko jest ta piłka. No, nie patrz na dół. Nie patrz na dół i noś do góry. Ale zobacz, ile masz. Tutaj masz mniejsze, tam masz większe, tego masz dużo. Musisz iść trochę tu, no. I noga tu. I tu se włóż tą nogę, gdzie ty niżej nogę. I znowu wyżej noga, i wyżej ręka. Gdzie? Nie bałaś się? A co zrobiłaś? Po prostu się zestresowałam, jak szło. Jest stresik, nie? Powiem ci, że ja też bym się delikatnie zestresował. Ale i tak dajesz czadę. O, Sasa, co tu się dzieje? Powiedzieć razem z Lenką, chcemy wam coś opowiedzieć. Bo my razem z Lenką i z Nataszką i z Chudym, który tam już gania, to dzisiaj przeszliśmy aż tam, pokażę wam. Tam jest Wielka Krokiew i Średnia Krokiew i my stamtąd, żeśmy sobie tutaj przyszli aż na piechotę. Całe Zakopane my przeszli, żeby się dostać na Gubą i nie korzystam z usług kuni. Op, Sasa, tak jest. No duma nas rozpiera, a dzieciaki nogi ćwiczą. Patrz, gubałówka. Ja chcę iść na dół zobaczyć. No jest tak, pogoda nas nie rozpieszcza promieniami. Rozlało się nie na gubałówce, dlatego przerwało nam transmisję na żywo. Ale tam już dzieci się rozgrzewają gorącą herbatą z soczkiem malinowym. A ja postanowiłem delikatnie przypauzować i napić się czornej kawy. Siły nam się przyda, bo jeszcze czeka nasz podróż z powrotem. A najbardziej dumny jestem z tego, co dzieci małe namówiłem, co byśmy spod Średniej i Wielkiej Krokwi na piechotę doszli do kolejki na Gubałówkę, czyli przez same Zakopane mnie przeleźli. Wsiedli my na Gubałówkę, wjechali tutaj, są my na Gubałówce i teraz czeka nas podróż na piechotę na dół. Tak jest. Trzeba korzystać. Na zdrowie. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma górami, mieszkała dziewczynka z zapałkami.
Latał tam też rubelek, elemelek, świr, świr, świu, świu. Wyleciał on nad lasem i wołał tak: ludzie, ludzie, ratujcie, uważajcie, pali się, pali się. Ale wszystko dobrze się skończyło, jak to w każdej bajce. Pa, pa.